Dzień dobry moi kochani, witam się z wami dzisiaj w przepisie. Będziemy gotować, słuchajcie, bigos. Bigos w moim wykonaniu zawsze jest z kapusty mieszanej, z kapusty białej i z kapusty kiszonej. Na początku filmu podałam wam główne składniki, które ja potrzebuję na bigos. I proporcja tych składników będzie się różniła w zależności od wielkości garnka, w którym będziecie przygotowywać. Pierwszego dnia zaczynam, słuchajcie, od siatkowania białej kapusty. Była to ogromna biała kapusta. Tak w sumie, summa summarum, nie wiedziałam, że tego bigosu wyjdzie tak dużo. Ja zapobiegawczo gotowałam w tym szarym garku, ale ja nie miałam zielonego pojęcia, że tego aż tyle wyjdzie. Także pierwszego dnia szatkujemy sobie właśnie kapuchę. I później w dalszym kroku zobaczycie, że kroję sobie mięso, czyli przygotowuję takie dwa podstawowe składniki. U mnie to była łopatka, następnego dnia była to szynka, tego już nie nagrałam, ale była łopatka i była, słuchajcie, szynka, bo jak ja zaczęłam gotować ten bigos pierwszego dnia, to ja stwierdziłam, że no duży garnek, dużo kapusty, a tego mięsa to tak jakby nie było, więc miałam w zamrażalniku szynkę. I po prostu rozmroziłam ją i drugiego dnia dodałam. Musimy też pamiętać o tym, że podczas gotowania należy bigos mieszać dosyć często, ponieważ jak wiemy, kapusta się lubi przypalać, no i musimy zapewnić jej odpowiednią ilość wody. No i mamy tutaj akurat właśnie łopatkę i kroję ją sobie, słuchajcie, na średnią kostkę. Tak, żeby ona, tylko mięso, żeby mięso było wyczuwalne, żeby nie trzeba było w tym bigosie tego mięsa szukać. Przepis na ten bigos jest, słuchajcie, no dosyć pracochłonny, bo ja bigos gotuję 3 dni i tutaj właśnie taki przepis macie 3-dniowy, gdzie te smaki się przechodzą przyprawami, kapusta, boczek, kiełbasa, mięso, ale mam nadzieję, że ktoś z was spróbuje i napisze w komentarzu, że te 3 dni gotowania tego bigosu to jest naprawdę mistrzostwo. Na początek wrzuciłam mięso, dodaję liścia laurowego i teraz zobaczycie, że łyżeczkę taką malutką ziela angielskiego. Jak mi się to mięso ugotuje, słuchajcie, to zbieram łyżeczką z wierzchu te szumowiny, które mięso po prostu wydziela, oddaję i mamy w tym momencie czyste mięso. Oczywiście mięso było zalane wodą, tak żeby przykrywało całe mięso. No i teraz jak widzicie, dodajemy sobie kapustę białą, którą żeśmy przed chwilą poszatkowali. Dajcie znać, czy gotujecie bigos jeden dzień, czy 3 dni. Czy gotujecie ją ze zwykłej białej kapusty zmieszanej, a może tylko z kapusty kiszonej, bo wiem, że przepisów jest mnóstwo i powiem wam, że z chęcią sama też wypróbuję jakiś przepis od was. Dajcie tylko znać w komentarzu. Drugiego dnia na malutkim ogniu zaczynam gotować bigos i słuchajcie, dodaję grzyby. Grzyby miałam mrożone, grzyby, które były uzbierane latem, późnym latem. I możecie w tym momencie dać grzyby suszone. Ja nie przepadam za zapachem grzybów suszonych i nie przepadam również za smakiem, więc my takich nie mamy. Ale jeżeli wy preferujecie, jak najbardziej polecam, w dniu drugim wrzucić, tylko wcześniej je namoczyć na godzinę, półtorej, odsączyć to, pokroić albo w całości, jak wolicie i wtedy ewentualnie dodać. Ja mam mrożone i mrożone mam od lat grzyby i dodaję mrożone grzyby i do bigosu, i do zupy grzybowej. Grzyby podsmażamy sobie na masełku zawsze. I można w tym momencie dodać jeszcze cebulę. Ja cebulę dodam w momencie, kiedy będę smażyła kiełbasę razem z boczkiem. No i kroimy sobie kiełbasę. U mnie to była kiełbasa podwawelska. Możecie dać podsuszaną, możecie dać myśliwską, podwawelską suszoną. Jakąkolwiek macie, jakakolwiek wam smakuje. Może być nawet robiona wasza własna. To już jest inicjatywa i przekrój bardzo szeroki. Boczek, jaki który będę miała,
dzisiaj do bigosu, no to jest boczek, słuchajcie, parzony. Ilości mięsa, ilości kiełbasy, boczków według uznania. Tutaj nie ma złotej receptury. No chyba, że ktoś będzie robił 1 do 1, kilogram do kilograma, no to rzeczywiście, ale wydaje mi się, że każdy z nas ma inne preferencje i po prostu jeden lubi więcej, drugi lubi mniej. Tego dnia również obrałam marchewkę i ją pokroiłam, jak widzicie. Niestety ten plik mi gdzieś się zapodział, także tutaj dodajemy teraz cebulkę, wszystko wymieszamy, obsmażymy i wrzucimy do kapusty. Po ugotowaniu bigos możecie spokojnie zawekować słoiki, dłużej Wam postoi. Możecie również po wystygnięciu poporcjować w woreczki i również go zamrozić. Przez wiele lat ja mroziłam, a teraz słuchajcie, zawekowałam w słoiki. Dzień trzeci, czyli taki dzień zamykający, słuchajcie, gotowanie bigosu. U mnie pierwszego dnia bigos gotuje się 2-3 godziny na takim najmniejszym gazie, na najmniejszym stopniu. Drugiego dnia to jest jakieś 1,5 godziny, no i trzeciego dnia to już tak, żeby to przeszło ładnie smakami, myślę, że też z 1,5 godzinki, nie więcej. Pokroiłam kapustę kiszoną. Jak możecie zobaczyć, ja jej nie odsączam, dlatego że ja gotuję z kapusty mieszanej, białej i kiszonej. Jeżeli bym się zdecydowała na bigos samej kiszonej kapusty, to na pewno bym ją trochę na sitku przelała wodą z tego kwasu. Ale że jest zmieszanej, to tego nie robię. No i słuchajcie, przyprawy to papryka słodka, papryka wędzona na taki duży garnek. Były dwie łyżeczki porządne papryki słodkiej, jedna papryki wędzonej, sól, pieprz do smaku, jak to jeszcze doprawiałam solą później, bo brakowało mi czegoś. No i jak widzieliście, Kamis i Prymat ma już taką gotową mieszankę przypraw w jednej saszetce, to jest przyprawa do bigosu. Nie mam zielonego pojęcia, jak ona się znalazła u mnie w szafce, ale stwierdziłam, że Wam pokażę. Ja co prawda osobiście tego nie dodaję, kompozycja tych przypraw, które Wam pokazałam, jest idealna. I nie mam potrzeby, ale jeżeli ktoś by chciał, to jak najbardziej może. Teraz jak już mieszałam, dodałam jeszcze odrobinę magii do smaku, bo to też dodaję. I słuchajcie, kolejnym krokiem na sam koniec dodaję, słuchajcie, koncentratu. Jedni dają, inni nie. Tu mam pudliszki i mam Kulineo. Ja akurat dodałam Kulineo, ponieważ no, miałam na poczęte. I tu też jest według uznania, bo jeden lubi bardziej kwaśne, drugi lubi mniej kwaśne, więc u mnie to było tak na taki duży garnek dwie łyżeczki, czyli tam było nie więcej niż pół słoika. Także tak się prezentuje mój przepis na bigos. Daj znać w komentarzach, czy skorzystasz. Ja się dzisiaj już żegnam, a Wam życzę smacznego!